Cześć, jestem Mikołaj. I parafrazując trochę wczorajsze wystąpienie Bartka Goli, nie znam się ani trochę na social media i nowych technologiach, także myślę, że będziecie się fajnie bawić. Ja się na początku troszkę usprawiedliwię, ja pochodzę z branży private'owej i w tym rynku startupów jestem nowy i mam trochę inne spojrzenie na to. I tak jak Borys mówił przed chwilą, co mówił kiedyś Henry Ford, spytał klientów, co by chcieli, tak? Powiedzieliby, że szybszych koni. I teraz wszyscy szukają szybszych koni. A co dał Henry Ford? Henry Ford dał im samochód. Także pytanie, kto ma rację, tak? Czy Borys, czy Paweł Tkaczyk, czy Bartek, czy prezes Time Warner, czy kiedyś Steve Jobs, czy ktokolwiek inny, tak? Ja nie będę mówił o wizjach, w którym kierunku internet ma się rozwijać, bo ja nie mam o tym pojęcia. Wy na pewno jesteście lepsi ode mnie i wszyscy prelegenci. Natomiast ja będę mówił o czymś innym. Jak już mamy tą wizję i chcemy rozwijać ten startup, to jak zrobić, żeby ten startup miał ręce i nogi, tak? Jak zrobić, żeby on wyszedł i żeby summa summarum przynosił nam, jako inwestorom na przykład, tak, i reprezentuję inwestora, i wam jako pomysłodawcom, przychody, dochody, wartość dla was, tak? Coraz częściej ostatnio gdzieś tam czytam na forach, że ktoś rzucił korporację i rozwija startup, natomiast nie rozwija startupu dla pieniędzy, na tym mu nie zależy. Okej, to pewnie jest jakoś przez pół roku uzasadnione i ma ręce i nogi, natomiast nie oszukujmy się, w dłuższym terminie nikt nie będzie rozwijał startupu po to, żeby do niego dokładać 20 tysięcy na miesiąc, tylko po to, aby suma sumarycznie on przynosił nam dochód, zyski i kiedyś być może jakieś fajne życie, tak? Więc pytanie, dlaczego 90% startupów się nie udaje? Ja mam kilka jakichś tam bullet pointów, później je wam pokażę. Które chciałbym powiedzieć, które moim zdaniem wpływają na to właśnie, dlaczego te startupy się nie udają. Nie przez złą wizję, ideę, że nie to, co ci użytkownicy potrzebują, tylko przez takie rzeczy bardziej praktyczne, bardziej codzienne, bardziej przyziemne. W dwóch zdaniach dosłownie, kim jesteśmy. My jesteśmy nowym w miarę funduszem takim venture'owym. Inwestujemy typowo w seedy startupy, dlatego też sponsoring tej konferencji i mamy nadzieję, że z częścią z was będziemy mogli kiedyś zrobić jakiś ciekawy biznes. Internet, mobile, IT, ICT i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Czy buduje startup dla pieniędzy? Niech mi ktoś wskaże osobę obecnie, albo podnieście rękę, która buduje startup nie dla pieniędzy. W dłuższym okresie. Okej, co robisz? Okej, dobra. A jak będziesz zarabiał na życie za 5 lat? W dłuższym okresie robisz ten biznes dla pieniędzy, tak? Ja nie mówię, że dzisiaj, czy za miesiąc, czy za pół roku, tak? W dłuższym okresie ten biznes ma przynosić pieniądze. Jeśli nie, to bez sensu taki biznes, tak prawdę mówiąc, tak? Wiele osób mówi, że nie robi startupu dla pieniędzy, a później idą, przychodzą do naszego funduszu i mówią, że chcemy pieniądze. No to w takim razie po co do nas przychodzicie? No przychodzą dla pieniędzy, przychodzą po know-how, przychodzą po coś więcej, co możemy im dać, tak? Jakąś wiedzę finansową, marketingową, strategiczną. Ja osobiście się nie znam, tak? Ja jestem w funduszu tą osobą taką racjonalną, która patrzy gdzieś tam na Excela i powie tak nie do końca, tak? Z tym wszystkim. U mnie w rodzinie się śmieją, że moja znajomość Facebooka ogranicza się do odbierania i wysyłania wiadomości, także ja nawet nie wiem kogoś oznaczyć na Facebooku. Natomiast patrzę na te biznesy tak bardziej trochę racjonalnie, tak? Ja nie wnikam w to, czy użytkownikom się to podoba, czy nie, tylko czy biznes sam w sobie ma ręce i nogi. Wybrałem takich 8 bullet pointów. Nie chciałbym nazywać top 10, czy super piątka, czy super ósemka, jak tutaj, bez znaczenia, tak? Takie główne błędy, które robią startupy, nie tylko przychodząc do nas po pieniądze, tak? Które robią błędy w biznesplanach, tylko takie główne błędy, nawet jak nie przychodzą do nas po pieniądze, tylko robią samemu. Wymyślili sobie chłopaki jakiś projekt, dziewczyny, przepraszam, żebym tutaj nie był posądzony o cokolwiek. To jest rewelacyjny. No dobra, tylko pomyślcie, z punktu widzenia użytkownika, tak? Odbiorcy, bez znaczenia, czy to jest klient detaliczny, biznesowy, użytkownik w internecie, never mind, tak? Co wy mu dajecie? Jaką wartość dodaną, tak? Czy on może sobie kupić znaczek? Jeśli może sobie kupić znaczek, to dlaczego ma kupić go u was, a nie na poczcie, tak? Jeśli jesteście mikro, nie wiem, jeśli dedykujecie jakieś rozwiązania, nie wiem, zakupowe dla mikroprzedsiębiorstw, dlaczego ktoś ma to kupić u was, tak? Nie u konkurencji i co wy mu dajecie ekstra i dlaczego ktoś w ogóle miałby za to zapłacić. Punkt drugi, konkurencja, czyli to, co startupom moim zdaniem zawsze najbardziej leży, czyli nie widzą konkurencji dla siebie. Są tak przekonani, że ich projekt jest wyjątkowy, genialny i w ogóle miodzio, tak, że za chwilę będą drugim Facebookiem, wymyślili coś rewelacyjnego,
i nie ma dla nich konkurencji. Tak? To jest pierwszy błąd. A drugi błąd to jest taki, że ktoś zbudował mały sklep internetowy i porównuje się od razu do Allegro, Amazona, eBaya i do innych portali tego typu. Tak? Albo w drugą stronę tworzy sobie jakąś małą firmę usługową. O, to jest też przykład na mnie może być. Tak? Ja prowadzę dodatkowo firmę usługową, która ma jakąś tam, powiedzmy, na rynku, powiedzmy, tak, natomiast jest spółką mikro, taką malutką i nie może się porównywać do firm z wielkiej czwórki, typu Deloitte, KPMG, Ernst & Young. To jest bez sensu, totalnie, tak? To nie jest moja konkurencja. Moją konkurencją są mniejsze przedsiębiorstwa i na tym się skupcie, tak? Jak tworzycie jakiś biznes, zastanówcie się, kto jest waszą konkurencją, co robi lepiej, co robi gorzej, czego nie robi, co wy robicie, co jest ekstra. Tak? Punkt trzeci, rynek. O, to jest doświadczenie bardzo niedawne. Dostaliśmy projekt, gdzie ktoś chciał zrobić portal dla miłośników filatelistyki właśnie, to mi te znaczki przyszły do głowy. Portal internetowy i napisał, że jego rynkiem jest 2 miliardy użytkowników internetu. No bomba, tak? I takich przykładów można mnożyć bardzo, bardzo dużo, tak? Że robicie portal internetowy, znaczy nie mówię do was tak konkretnie, tylko bardzo wielu startupowców tak przychodzi, tak? Robi portal internetowy i nagle dla nich użytkownikiem, potencjalnym klientem jest każdy użytkownik internetu. Nie, tak? Tak samo jak dla mnie, jako na przykład firmy małej doradczej, tak? Klientem nie jest nagle Orlen, nie jest Lotos, czy nie jest, nie wiem, Skype, tak? To nie będą moi klienci. Ja do tych klientów nie dojdę, jestem za malutki, tak? Dokładnie to jest samo. Pomyślcie czasem, jak naprawdę wygląda wasz rynek. Porozmawiajcie z kimś z zewnątrz, kto nie siedzi za mnie w startupie, bo zauważyłem, że cały team ma zawsze... Inaczej. Przychodzi pomysłodawca i mówi, skonsultowałem to, że ten rynek jest taki duży. Z kim to skonsultowałeś? Z moim zespołem. No dobra, skonsultuj to z kimś, kto nie jest w ogóle w branży, tak? Ktoś, komu przedstawisz projekt, powiesz mu, robię to, to i to i powiedz mi, jaki może być mój rynek, tak? Czy to jest 1000 osób, 100 tysięcy osób, 100 milionów osób, miliard osób i na początku, tak? Pamiętajcie, że od razu nie wyjdziecie na głębokie wody. Ja wiem, że internet jest globalny, międzynarodowy i tak dalej. Natomiast, żeby wyjść globalnie, to też trzeba mieć ogromny nakład na marketing, tak? Od razu, jak wrzucicie stronę do internetu pod jakąś tam domeną, to od razu, w ciągu 2 godzin, w Stanach się o was nie dowiedzą, tak? No, nie ma takiej opcji. Zespół. Zespół to jest clue. Właściwie my, jako inwestor, inwestujemy głównie w zespół, który ma fajny pomysł, tak? A nie w pomysł, który ma średni zespół, tak? My wolimy zespół niż fajny pomysł. I strasznie mnie denerwuje, jak się mówi tak ogólnie w świecie startupowym, jakie osoby powinny być w zespole. Średnio się mówi 2-3, wczoraj też jakiś prelegent mówił, że powinny być mniej więcej 3 osoby w zespole. Programista, marketingowiec i ktoś od biznesu tak ogólnie. Zawsze się zapomina o kimś, kto jest od finansów, tak? Robicie ten biznes dla finansów, przychodzicie do inwestora po finanse, natomiast nigdzie nie ma nikogo, kto się nie zna na finansach, tak? Pamiętajcie też, że lider zespołu to musi być osoba, która zwłaszcza na początkowym etapie potrafi motywować zespół do roboty, tak? Potrafi powiedzieć, czasem być tym złym policjantem, która powie, że sorry, spieprzyłeś za przeproszeniem robotę, tak, musisz to poprawić. Nie tylko głaskanie po plecach, sztywne terminy, wykonywanie. Ja się wywodzę trochę z korporacji i takie raportowanie mam we krwi, tak? Ja nie mówię o tym, że mają być jakieś raporty co miesiąc, nie o to chodzi, tak? Ale jest ścisły harmonogram, o tym powiem za chwilę, tak? Musi być osoba, która umie motywować, więc musi być dobrym liderem, musi trzymać rękę na tym, tak? I niech się błagam zna trochę na finansach, bo za chwilę popłyniecie, tak? Sprzedaż i marketing. To jest trochę też coś niesamowitego. Przychodzą projekty i mówią, potrzebuję 500 000 na marketing. No, spoko. I tyle, tak? I żadnej informacji, znaczy nie wiem, że 500 000 to dużo czy mało, to nie o to chodzi, tak? Tylko skąd się wzięła ta kwota? Dlaczego 500 000, dlaczego nie 100 tysięcy? Jeśli robicie kampanię typowo na przykład internetową i kampania będzie szła przez Google AdWords, to nie jest trudne wymodzić, ile jest średni koszt klika, tak? Ile z tego klików, zrobić sobie jakąś tam estymację, ile z tych klików wchodzi wam na stronę, ile tam zostaje i ile będzie robił jakiekolwiek transakcje, tak? Nie wiem, wejdzie na stronę ileś klików, tak? Z tego 2% wykona jakąś transakcję, którą chcecie, tak? Więc macie już jakąś konwersję, to nie jest trudne do zrobienia.
Więc może ta kwota 500 000 jest sensowna, a może nie. Tak? My, szczerze mówiąc, w większości projektów, w które wchodzimy, ktoś mówi nam 500 000, a my schodzimy w dół, bo tą samą rzecz, którą oni chcą zrobić, możemy zrobić dwa razy taniej. Tak? Wystarczy trochę pomyśleć i pokombinować, jak dojść do konkretnego użytkownika. Ja jako firma doradcza nie będę się reklamował ulotkami po mieście, bo w ogóle nie ta grupa docelowa i nie to źródło marketingowe. Tak? Sprzedaj to nam. A więc przychodząc do inwestora, aha, bo to był taki cel sobie w ogóle postawiłem przed tą prezentacją, żeby powiedzieć, że inwestor to nie zawsze jest ten zły człowiek, tak? Bo chodzą takie famy, że przychodzi startup do inwestora, inwestor kradnie pomysł i startupowiec już nie ma co robić. Tak? Tak może było kiedyś, teraz już tak nie ma. Znam bardzo niewiele startupów, bardzo niewiele funduszy, które tak robią i długo się na rynku nie utrzymują, więc ta fama już jest nieaktualna. Tak? Okej, wracając. Sprzedaj to nam. Przychodzi startupowiec do funduszu i my jesteśmy jego pierwszym klientem. Tak? To nam musi sprzedać swój pomysł. Jeśli my go nie kupimy, to user na pewno go nie kupi. Tak? Klient, ktokolwiek. Tak? Więc zadbajcie proszę o to, żeby wszystko było dobrze przygotowane, ze szczegółami. Tak? Nie jakoś bardzo kolorowo, to nie o to chodzi. Tak? Ale chcielibyśmy otrzymać na przykład prezentację, która mówi, robimy to, to i to, będziemy zarabiać na tym i na tym. Wtedy, wtedy i wtedy potrzebujemy tyle i tyle pieniędzy. Tyle, tak? Nie wiem, jak idziecie na rozmowę o pracę albo, nie wiem, gdzie jeszcze się człowiek ładnie ubiera, no nieważne, tak? Idziecie gdzieś i człowiek się porządnie ubiera, tak? Na konferencję. Trzeba założyć, nie wiem, koszulę, buty i tak dalej, i tak dalej. Pokażcie, że wam zależy, tak? A nie, przychodzi gość w klapkach, w t-shircie siada i wiecie co? Potrzebowałbym 2 000 000 na to, bo fajny biznes mam. Przychodzi i jak mamy takiemu gościowi zaufać, tak? To pokazuje trochę, że skoro on nas nie szanuje, naszych pieniędzy, to jak będzie szanował potencjalnego klienta i jak on zamierza sprzedać swój produkt, tak? Swoją usługę, bez znaczenia co, skoro nie potrafi sprzedać tego nam. Tak? Najważniejsze. Harmonogram. Coś, co się często pojawia i to jest duży plus, tak, że mówicie jako startupowcy, że chcemy zarabiać tyle i tyle po takim okresie, chcemy zrobić to, to i to, to zajmie tyle i tyle i tyle. Natomiast bardzo fajne, proste narzędzie nazywa się harmonogram Ganta. Proste. Robię to, to i to w takim i takim okresie, odpowiedzialne są za to te i te osoby. Proste, natomiast jest idealnym narzędziem do tego, aby później móc weryfikować, czy to zostało zrobione, kto za to odpowiadał. Jeśli nie zostało zrobione, dlaczego? Tak? Mi tego na przykład brakuje. I siły, a zamiary. I tu taki mój ulubiony chyba przykład dwóch projektów. Przyszedł gość do funduszu, do naszego, inwestujemy do 500 000 średnio i powiedział, że on potrzebuje łącznie chyba 450 milionów, bo chciałby w rok zrobić konkurencję Poczcie Polskiej. Ja myślę, że nawet Rafał Brzoska wczoraj był bardzo zdziwiony. Tak, ja nie mówię, że sam pomysł nie był zły, a w ogóle on napisał, że jest hydraulikiem, ale kiedyś był listonoszem, więc na rynek, tak. Tak, więc mierzenie siły na zamiary. Tak? Ja nie mówię, że wasz pomysł, który jeśli my wejdziemy, zainwestujemy, to znaczy, że w niego wierzymy. Tak? Ja nie mówię, że to nie będzie przyszły Skype, Facebook, Poczta Polska, eBay, Amazon, cokolwiek chcecie. Tak? Nie, tego nie mówimy. Natomiast to nie będzie Poczta Polska, czy przysyłając nam prototyp samochodu, który chcecie produkować, też był taki projekt kiedyś, tak? Nie będziecie BMW za pół roku. To musi potrwać. Tak? Więc mierzenie siły na zamiary jest bardzo istotne. Tak? Może i będziecie przyszłym Facebookiem, natomiast za 4-5 lat, nie wiem, kiedy powstał w ogóle Facebook, ktoś wie, znaczy ja nie wiem, 2005, tak? Jest 2013. W zeszłym roku wchodził na giełdę, czy w tym, nieważne, tak? Nadal jest to 8 lat, tak? To nie jest pół roku. I nie ma firmy, która w ciągu pół roku stałaby się takim gigantem, tak? Okej, miałem mówić o finansach i tak sobie gadam. Budowanie biznesplanu dla nas przychodząc po finansowanie. Chcemy mieć te wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej, tak? Natomiast dla nas clue, mimo wszystko, w długim okresie, tak samo jak dla was, o czym mówiłem na początku, to są finanse. O tym, żeby ta kasa kiedyś spłynęła, tak? Za 2 lata, za 5, za 10, never mind, żeby kiedyś spłynęła. Więc skupcie się trochę, proszę,
budowaniu biznesplanów bardzo pod kątem finansowym. Ja wiem, że na początku to jest dużo założeń, tak? Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. Natomiast żeby te plany były w miarę realne. Czyli nie przychodzicie do nas po 450 milionów na Pocztę Polską, tak? Ani nie mówicie, że potrzebujecie w danym tygodniu dwie ryzy papieru, tak? Bo to w ogóle mija się z celem, tak? Żeby te plany były sensowne, tak? Utrzymanie biura kosztuje nas pi razy drzwi 1500 zł, tak? I co miesiąc 1500 zł, tak? Netto czy brutto? To jest w ogóle Kongo zawsze, tak? Jakie netto, jakie brutto? Nikt nigdy nie rozumie, w czym jest różnica, tak? Jeśli wszystko jest netto, to wszystko netto, jeśli wszystko brutto, to wszystko brutto, tak? Trochę się z tym wiąże, VAT to nie koszt, ale i kiedyś rozmawiałem o tym z kolegą właśnie z branży private'owej i powiedział, że on by mnie taki pomysł zastrzelił. No i racja, ponieważ VAT to nie jest kosztem, ale przez pierwsze 12 miesięcy, jak przychodzą do nas jakieś projekty, to my VAT traktujemy typowo jak wydatek gotówkowy z firmy, którego szybko nie uzyskamy z powrotem, tak? Ten biznes nie będzie zarabiał przez pierwszy rok przypuszczalnie, tak? Natomiast ten VAT trzeba zapłacić. Wbrew pozorom nie dostaniemy go tak szybko, tak? Nie dostaniemy go po miesiącu, jeszcze przyjdzie Urząd Skarbowy i nam wszystko zakwestionuje, tak? Więc przez pierwsze pół roku, czy przez pierwszy rok ja ten VAT muszę traktować jako wydatek gotówki, który wychodzi z firmy i nie odzyskam go tak szybko, tak? Po tym roku, dwóch, ja mogę sobie już bawić się netto, brutto i mam przychody brutto, tak? Koszty mam brutto, więc suma summarum to może jakoś tam grać, tak? Natomiast przez pierwszy rok VAT nie jest kosztem i nigdy nie będzie, cokolwiek by ktoś mówił, tak? Natomiast traktujcie to proszę jako wydatek, który musicie zrobić i szybko do was nie wróci. Pensje pomysłodawców. O. Kiedyś czytałem, że Rafał Agnieszczak, tak, z fotki, daje swoim pomysłodawcom, startupom, które przychodzą do niego, około 3,5 tysiąca. Pi razy drzwi, tak bardzo ogólna kwota, nie wiem dokładnie na ile to jest prawdę. I moim zdaniem to jest bardzo racjonalna kwota, tak? Przychodząc z bardzo ryzykownym pomysłem do startupu, pamiętajcie, że tworzycie swój własny biznes, a nie jesteście na etacie. Teraz jesteśmy w trakcie negocjowania jednego projektu, gdzie pomysłodawca chce 10 tysięcy na rękę. I wiemy, że on jest bardzo istotny dla projektu, tak? I może się na to zgodzimy, natomiast pensje pomysłodawców, które sobie często jakoś nie wiadomo z jakiej chmury bierzecie, tak wysokie, powinny być troszkę ograniczane, tak? Pamiętajcie, że budujecie swój własny biznes, nie jesteście na etacie i bierzcie to proszę pod uwagę. I na końcu show me the money, jak przychodzicie z biznesplanem, nawet jak nie przychodzicie do inwestora, tak? Tylko jak robicie na własne potrzeby biznesplan, nieważne. Pokażcie w końcu, na czym ten biznes ma zarabiać i dlaczego ktoś, jakiś użytkownik, klient ma za to zapłacić, tak? Nie wiem, dlaczego przychodząc do, nie wiem, to jakiś ciekawy przykład, dlaczego za aplikację Borysa macie zapłacić, tak, jakąś na przykład. Co robi dodatkowego, że warto za nią zapłacić, nie wiem, 5 zł, 500, ja nie wiem, jakie są kwoty, nie mam żadnego pojęcia. Natomiast pokażcie model biznesowy, to zarabia na tym i na tym, dajemy użytkownikom to, to i to i zaczniemy zarabiać wtedy, wtedy i wtedy. Krótkie, proste, a jednak tak rzadko pokazywane. No i teraz pytanie, jak wycenić nasz biznes, tak? To jest chyba też jeden z większych mankamentów, że przychodzą startupowcy w bardzo wczesnej fazie projektu, często tylko z pomysłami i mówią, że ich biznes jest wart 5 milionów. No to fajnie, tak? Tylko skąd to się wzięło? Po pierwsze, wszystkie te 8 bullet pointów, które pokazałem na początku, muszą mieć ręce i nogi, żeby ktośkolwiek, my, ktokolwiek inny, czy bank był w stanie zapłacić za ten biznes. Wczoraj jeszcze prelegent, nie pamiętam imienia i nazwiska, tak? Pokazał, jak fajnie wycenić nasz biznes, ile gotówki potrzebujemy, tak? Pokażcie miesięczne przychody, miesięczne koszty razy okres do uzyskiwania progu rentowności i razy półtora, tak? To ma ręce i nogi. Nie wiem, jaka będzie kwota. 50 tysięcy, 500 tysięcy, 5 milionów, tak? Wtedy ta kwota już się wzięła skądś. I teraz pytanie ostatnie. Jaki procent oddać inwestorowi? Pytanie do was. Jakie, jak myślicie, najczęściej przychodzą propozycje? Jaki podział pomiędzy inwestorem a startupem? 50%, nie? 50-50. Wy połowę, my połowę. No dobra. A kto później podejmuje decyzję, jak coś się nie uda? Tak? Moim zdaniem osobiście jest to najgorsza sytuacja z możliwych, tak? Impas nie do przejścia. Tak, coś się nie zgadza.
Może tak być, tak? Na początku się dogadujemy, inwestujemy w wasz biznes, więc jest wszystko ładnie i pięknie. Natomiast po pół roku, po miesiącu, po dwóch latach, nieważne, tak? Coś się może skiepścić i nagle jest impas, bo nie wiadomo, kto ma zadecydować, w którą idziemy stronę, tak? My zainwestowaliśmy gotówkę, czas za jakieś tam doświadczenie, wy swoją pracę i pomysł, ale teraz w którą stronę idziemy, tak? Jak mając po 50%, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. My na przykład stosujemy czasami takie rozwiązanie, wiem, że inne fundusze też stosują takie rozwiązanie, że czasowo obejmujemy większościowy pakiet. Wiem, że na przykład IQ Partners objęło w jakimś projekcie 90 parę procent na początku, tak? I po zrealizowaniu konkretnych milestone'ów, tak? Oddawali startup właścicielom, pomysłodawcom, tak? Jakieś udziały, tak? My też wchodzimy teraz w jakiś projekt, gdzie na początku obieramy 60 kilka procent, natomiast po pół roku, roku, jeśli wszystko będzie zrealizowane, tak? Oddajemy dosłownie za paręset złotych, tak, te udziały, które mamy nadzieję będą warte już znacznie więcej. Zrealizowaliście? Okej, okay. Wierzymy wam, ufamy, że prowadzicie biznes w dobrą stronę, tak, więc schodzimy poniżej tych 50% i wszystko jest ładnie i pięknie, tak, wszyscy są zabezpieczeni, my jesteśmy zabezpieczeni, pomysłodawca jest zabezpieczony i jednocześnie ma motywację do tego, żeby iść do przodu i pracować. I to chyba tyle z mojej strony. Nie wiem, czy macie jakieś pytania. Jeśli tak, to śmiało. Jeśli nie, to jesteśmy później dostępni. Słucham. Czy stosujecie do takiego Znaczy, każda opcja jest możliwa, tak? Nie ma najmniejszego problemu, żeby wynagrodzenie pomysłodawców było prowizyjne, żeby była to pensja stała, żeby była to pensja stała i prowizja. Tak, żeby to miało ręce i nogi, tak? Nie jesteście na etacie, musicie o tym pamiętać, tak? Natomiast z drugiej strony nie wyobrażam sobie płacić pomysłodawcom 1500 zł, żeby ledwo żyli, tak? Szukali dookoła wszystkich innych zajęć i nie skupili się na projekcie. Także każde rozwiązanie, które jest sensowne dla obu stron, jest moim zdaniem pożądane, tak? Tak powinno być. Natomiast nie jakieś horrendalne wynagrodzenia, zwłaszcza na początkowym etapie, tak jak za rok ten startup zacznie zarabiać górę pieniędzy, to bieści 20 tysięcy na rękę, tak? Nie ma najmniejszego problemu, byle to było racjonalne i odpowiednie do etapu, na którym jesteśmy. Jeszcze raz? Mhm. Okej, okay, dobra, fajne pytanie. Natomiast my nie korzystamy z 3 jedynek i wiem, że wiele startupów bardzo ceni sobie fundusze, które nie korzystają z 3 jedynek, znaczy nie korzystają ze środków unijnych, ponieważ u nas nie ma zbędnej biurokracji, tak? Decyzja jest podejmowana szybko, negocjuje się tylko z nami, nie ma sztywnych reguł i tyle, tak? Znaczy pomyśl o tym, że na początku, dla większości przynajmniej pomysłodawców, którzy przychodzą, nie jest istotne, tak prawdę mówiąc, jaki procent udziałów oddadzą. Tylko po jakimś czasie chcieliby mieć kontrolę i chcą decydować właściwie o tym, co robią we własnym biznesie. Tak? My się nie wtrącamy w ich biznes, tak? My ich wspieramy, wspólnie opracowujemy jakąś strategię. Tak? Natomiast naszą przewagą w stosunku do 3 jedynek jest to, że nie ma zbędnej biurokracji. To na pewno. Tak? Pomysł się podoba, decyzja, jedziemy. Tak? Nikt się nie bawi w jakieś zbędne papierki. Ja na przykład środków unijnych nie trawię i uważam, że często 3 jedynki psują rynek, tak? Bo są inwestowane dużo lżejszą ręką, bo to są nie pieniądze funduszy i później dostają to dofinansowanie projekty, które w ogóle moim zdaniem nie powinny często dostawać takiego dofinansowania. Wszystko, nie ma pytań? Były 3. Były 3. Dziękuję bardzo w takim razie.